witam wszystkich Płotczan i mieszkańców powiatu. Właśnie zakończyła swoje obrady kapituła, która wyłoniła po 10 wydarzeń z każdej kategorii w ramach konkursu plebiscytu z Tumskiego Wzgórza. Miałam przyjemność w tym roku pełnić funkcję jednego z członków tej kapituły. Muszę Państwu powiedzieć, że przed nami było nie lada wyzwanie. Teraz do Was będzie należała kolej wyłonić najważniejsze wydarzenia z kategorii wydarzeń kulturalnych i społecznych, z wydarzeń sportu, a także z tego, co dzieje się w regionie. Najbliższą kategorią są oczywiście wydarzenia społeczne i gospodarcze. Od wielu lat jestem związana z opieką zdrowotną, z ratowaniem życia i zdrowia, dlatego szczególną uwagę przykuło wydarzenie, co prawda jubileusz 60-lecia honorowych dawców krwi. Są to ludzie, którzy każdego dnia ratują życie drugiego człowieka, oddając bezcenny dar, jakim jest krew. Tych krwiodawców zrzeszonych w klubach HDK, PCK jest na terenie Płocka około 1600. To właśnie oni oddają ponad 700 litrów krwi rocznie. Uważam, że zasługują na Państwa głos, niemniej jednak ostateczna decyzja będzie zależała od Państwa. Sport to również dziedzina, uzupełniana oczywiście przez turystykę, która pozwala utrzymać zdrowie. Jak wiemy, w tym roku, w roku 2018, został uruchomiony system roweru miejskiego, który moim zdaniem jest taką perełką w dzisiejszym plebiscycie, w plebiscycie, który również rozstrzygnięty zostanie Państwa głosami. Kultura. Myślę, że wiele osób spacerowało po Płocku. Między innymi może zwiedzaliście Państwo średniowieczny Płock, ale myślę, że większość z Państwa również podróżuje po okolicznych miejscowościach. Nie wiem, czy wiecie, że na terenie Gąbina zostały wyremontowane dwie kamienice, które między innymi pełnią obecnie bardzo funkcjonalną funkcję. Jest tam sala koncertowa, a także siedziba organizacji pozarządowych.